Moi drodzy, zapraszam na drugą część wywiadu z Kasią Miller. Jeżeli ktoś nie widział pierwszej, to będzie link tutaj. A teraz zaczynamy drugą część. Boję się trochę tego pytania i trochę odpowiedź też znam. Czy osoba biedna może być tak samo szczęśliwa jak bogata? Może być bardziej szczęśliwa niż bogata, to wiesz. Był taki fajny film właśnie, a propos filmów Redforda, Fasolowa wojna, i nie zapomnę nigdy tego pana tam z tego filmu. Biedny bardzo murzyn, który nie miał dokładnie nic, pilnował fasolowego pola, miał taką chałupkę, której, wiesz, dziury były w tę malusieńką drewnianą, w tym budził się rano, tak patrzył w te dziury, tam słońce świecił, mówił: o Boże, jeszcze jeden dzień mam do życia. Wysiadził, wiesz, przeciągał się, miał to pole wielkie, tam, co on tam spilnował, jakby go chcieli, to by go załatwili w 5 minut. Ale wiedział, co robi, wiedział, kim jest i kochał żyć. Przecież zobacz, co to jest życie? Oddech, smak, to, że leżę, to, że się myję, to, że właśnie, że się poruszam w rytm muzyki, że słucham muzyki, że patrzę na ludzi fajnych, niefajnych, ten mi się podoba, ten mi się nie podoba, ale facet, nie? Ale laska. Ale cudnie, że tacy ludzie są. Albo gadam z kimś, poznałam kogoś. Ja się strasznie cieszyłam, że do Ciebie przyjdę, że to jest facet, z którym się świetnie gada. Również czekam na mądry, wnikliwy, cudnych ludzi. Przystojny. Przystojny, zdecydowanie. Koszuli. A koszula miała. A koszula miała. Uwielbiam Cię. A powiedz mi proszę, czekaj, bo wyleciałem, bo w komplementach, moi drodzy. To, a właśnie, o widzisz, wiesz, kiedy ludzie są szczęśliwi również? Kiedy widzą dobre rzeczy, zauważają je, mówią je ludziom. Ja wtedy też przychodzi do coraz więcej mówić. Tak. Czy Ty wiesz, że ja się potrafię zatrzymać na skrzyżowaniu i powiedzieć komuś, kto idzie ładnie ubrany? Zazwyczaj kobiecie jest mi łatwiej wtedy. Pięknie Pani wygląda. Cudownie, ja kocham takich facetów. A jak jadę i nawjeżdżam na autostradę, tego nauczył mnie Sebastian Kotow, to zdarza mi się, że to jest tam 9 zł, opłacam samochód za mną. Mówię: Pani, proszę powiedzieć, że... I to uwielbiam robię. I to słuchaj, ten samochód za mną jedzie, mryga, nie wiadomo co, nie wiadomo co. Tak. I oni nie wiedzą, co się dzieje. Cudo! To jest robienie takiego wiru szczęścia, tak. Wiesz. Cudo, słuchaj. Ja to kocham, ponieważ ja to też mnóstwo tego dostaję, mnóstwo. Im więcej daję, tym więcej przychodzi, ale to samo jest z pieniędzmi, wiesz. Im więcej puszczasz w ruch, tym więcej przychodzi, bo one po prostu, no nie przypadkiem towarzyszą nam od, wiesz, prawie zarania dziejów, prawda? Ja prowadzę wykłady motywacyjne, zacząłem robić wykłady dla domów dziecka. Od czasu, kiedy je zacząłem robić, to zacząłem... Napisałem na taki komentarz, że ja miałem wrażenie, że ja coś dam, a mam wrażenie, że to ja więcej dostaję. Bo jak dajesz, to dostaniesz. Chciałam powiedzieć tak, są takie osoby, że tak, ja wolę dawać. A jeżeli nie bierzesz, to też i dawania nie ma, ponieważ tylko wymiana jest, wiesz, możliwa. Prawdziwie jest tylko wymiana. Dajesz, to przychodzi do Ciebie. Trudne pytanie. Podstawowe błędy w przygodzie zwanej życiem? Podstawowe błędy. Ludzi. Błędy ludzi. Pycha, cierpiętnictwo, pomaganie tym, którzy wcale tego o to nie proszą, poświęcanie się, taka, wiesz, chucpa, takie myślenie, że inni są w ogóle, wiesz, gorsi, głupsi, nieważni. Czyli takie podnoszenie siebie kosztem innych. Wiesz, jak ktoś o sobie źle myśli, to bardzo szuka, co by niefajnego znaleźć w kim innym. O, nie? Jak mu te włosy stają, nie? O, jak to... Pamiętam, słuchaj, pamiętam, to było dla mnie przedziwne. Mazowiecki, wiesz, pierwszy rząd, Niezabitowska, rzecznik. Jak ona ma te włosy uczesane? Ja mówię: ludzie, czy wy słuchacie, co ona mówi? To jest mądra kobieta, przecież byle kogo pan Mazowiecki. To, że ona wygląda jak laska, no to tylko przyjemnie, nie? Że piękne kobiety są mądre. Jak to, co ona tu ma na tej głowie? Słuchaj, no przecież to jest groza, prawda? No wiesz, jeżeli komuś to potrzebne, no to to robi, ponieważ nie znalazł innego sposobu i w dodatku nikt mu nie pokazał. Ktoś powinien cierpliwie, wiesz, ale to jest bardzo ważny temat, czy spotkaliśmy kogoś w życiu, kto się nami zajął specjalnie. To znaczy? Bo rodzice wbrew pozorom nie zajmują się nami specjalnie. Zaraz powiem. Na przykład jakiś fajny facet mówi tak, jestem fajny, ponieważ spotkałem trenera od piłki nożnej, który był fajny i mnie zauważył jako mnie. I powiedział, Franek, ty jesteś zdolny, ty masz feeling, ty jesteś, masz przyszłość przed sobą, ja ci się nie dam zmarnować. Mhm. Rozumiesz? Ja ci nie pozwolę się zmarnować. Będziesz u mnie ćwiczył, będę cię pilnował i będziesz miał bardzo szybko wyniki. I Franek pierwszy raz w życiu usłyszał, rozumiesz, że dla kogoś jest ważne. Bo co słyszał w domu? No zejdź mi z oczu smarkaczu. Co ty tu rozkładasz na tym stole, wiesz? Swoje jakieś bzdury, nie? Albo weź te buty i te nogi, do baletu nie wstąpisz. Wiesz, to są takie teksty, które ludzie słyszą nieustannie. I które później odbijają się na ich życiu. Dokładnie. I one dzieciom mówią potem. Rozmawialiśmy już trochę na temat problemów i porażek, natomiast dlaczego nam bywa w życiu gorzej? Znaczy, może powinienem zacząć pytanie, po co nam bywa w życiu gorzej? Po to, żebyśmy sobie z tym dali radę, po to, żebyśmy to przeżyli przede wszystkim, po to, żebyśmy uszanowali to, że mamy wzloty i mamy też, może nie upadki, wiesz, no czasami jest upadek, czasami jest porażka, czasami jest nawet niezłe rąbnięcie w dupę, takie wiesz, czy w łeb człowiek dostanie, ale ma się z tego czegoś nauczyć. Oczywiście, jeżeli dostaje bez przerwy, wiesz, czy widziałeś rodziców albo ojców, którzy walą w głowę bez przerwy swoje dziecko? Bo ja też. Tak. Dużo. No jak on dostaje bez przerwy w głowę, czy się, wiesz, tatuś koło niego przesyłuje, film Pręgi był taki wstrząsający o takim ojcu, to ten człowiek ma już w głowie, wiesz, po prostu on już ma odruch, że jak ktoś podnosi, wiesz, rękę, żeby się z nim przywitać, to on już się schyla, wiesz, żeby nie dostać. No to tam, wiesz, no to on by musiał dostać bardzo dużo opieki, dużo czasu, uwagi, serdeczności czyjejś, wyszedłby z tego. Tylko czasami, wiesz, no jakby skąd to brać? Ja mam za złe, już powiedziałam, że jest to durna cywilizacja. Ja marzę o tym, żeby państwo, rządy, mądrzy ludzie, bogaci ludzie inwestowali w wolontariaty, w opiekunów, w terapeutów, wychowawców, w ludzi, którzy się nauczą prawdziwie pomagać. Bo pomagactwo jest takie pojęcie, które moi koledzy wymyślili. Cipstwo, chcieństwo, pomagactwo. Zresztą to lubię. I jeszcze takie rzeźbienie w gównie, wiesz, pochylamy się z troską. Kurwa, ile się pochylamy? 5 minut? 20? Niektórych ludzi należy otoczyć długoletnią, fachową pomocą, żeby wyszli na swoje i żeby się, jakby to powiedzieć, zawrócili do społeczeństwa, bo są tak ukrzywdzeni. Czy to nie jest tak, że jakbyśmy szerzyli to i wyrobilibyśmy ten nawyk działania, pomagania, no to w przyszłości za te kilkadziesiąt lat ludziom generalnie byłoby łatwiej, bo już dzieci by miały łatwiej. Dokładnie tak. Mało tego, dzieci rodźmy wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. Dzieci to jest, właśnie mówię, dziecko jest jest ojcem dorosłego. Jeżeli będziemy mieli dzieci, które są oczekiwane, kochane, z uwagą wychowane, bez przesady. Rodzic ma też, wiesz, myśleć o sobie, bez przesady. Żadne takie, wiesz, to nie chodzi o nadopiekuńczość. Mamy wychowywać dzieci tak, żeby nam było fajnie z nimi i im z nami. W związki też powinniśmy wchodzić wtedy, kiedy jesteśmy na nich gotowi. Absolutnie. I wychodzić, kiedy już naprawdę nie mamy sobie nic do dania. Ale zanim nie mamy sobie nic do dania, trzeba to sprawdzić. Tak. Powiedziałaś takie zdanie, moja wartość zależała od tego, czy ktoś mnie zechce. Tak, no bardzo często. Skąd się to bierze? Wiesz, no jak dziecko siedzi w domu i jest mu samotnie, to se marzy, że będzie ktoś, kto mnie naprawdę pokocha. I faceci, dziewczyny marzą o tym. Wiesz, ktoś, dla kogo będę specjalny czy specjalna, kto będzie we mnie wierzył, kto mnie będzie rozumiał. Bo rodzice nie rozumieli, nie wierzyli? Nie. Oni chcieli, żeby była jakaś, nie? Masz być grzeczna, masz być spokojna, masz dostać czerwony pasek, wiesz, tatuś, a pokaż swoją cenzurkę, kochany, z matury, ile tam jest trójek, to dlaczego ty mówisz do swojego syna, dlaczego masz 5, a nie 6? Jakim prawem? Powiedz jak człowiek, mów, wiesz, chłopakowi, słuchaj, jesteś świetny w piłce nożnej. Nie musisz się uczyć na czwórki, trójki. Znaj. Graj w piłkę nożną. Rozumiesz? Bo ty jesteś od tego spec. Masz feeling do gotowania. Będziesz teraz szczegół, prawda? Zobacz, jak się świat zmienił. Kiedyś, czy ktoś by pomyślał, żeby chłopcu sugerować karierę kucharza? Technikum kucharskie, wiesz, jakie było, nie? Dla tych najgorszych. To są sławy teraz. Kto to wymyślił kiedyś? Nikt by tego nie wiedział. Rodzice nie mają podstaw do tego, żeby wiedzieć, co za 10 lat będzie dobrze płatne. I jak mówią, musisz być po politechnice, bo nic innego nie przyniesie doktor, prawnik, prawda, i ten, no jeszcze proboszcz, nie? To oni przychodzą pieniądze. No ale może się okazać w tej chwili, no a co? Że lekarze nie mają tak najlepiej teraz, prawda? Wracając do tego związku. Czy on ma rację bytu? Taki związek, gdzie jesteśmy z kimś, bo czujemy się dowartościowani. Ktoś mnie chce, czuje się dowartościowany? O ile się dam dowartościować, czyli o ile zapełnię swoją dziurę wewnętrzną... Ale jej się tak nie da zapełnić chyba. Daje się, jeżeli człowiek jest na tyle, wiesz, mądry, otwarty, bardzo wiele związków uratowało ludzi. Tylko niekoniecznie one się dalej uratują, te związki, wiesz. Może być tak, że się jest wdzięcznym swojemu partnerowi za lata wspólne. Popatrzmy, żyjemy coraz dłużej i nie jest łatwo żyć z jednym człowiekiem tyle lat. Może trzeba żyć z paroma osobami przez te życie, tylko podziękować sobie, wiesz, uszanować to, co sobie daliśmy. Ten chłopak był ze mną przez ileś lat, kochał mnie, ja jego. Poczuliśmy się kochani, wartościowi. Przeszliśmy coś razem, już nas coś dzieli. Dziękuję Ci bardzo, idziemy swoją drogą. Nie plujemy na siebie, nie walczymy, nie wydzieramy sobie nic. Mało tego, dzieci nie podszczuwamy, wiesz, na siebie. To jest klasa, nie? Dlaczego związek jest dla nas tak istotny? No strasznie jest istotny. Dlatego, że od ssaków począwszy, a może jeszcze wcześniej, dziecko ludzkie nie żyje samo. Nie może żyć bez ludzi. Bez, wiesz, bez bliskości, bez dotyku, bez... Owszem, no są ludzie, którzy trwają w takich, wiesz, wieżach, prawda, pojedynczych. Ale najczęściej są mocno chorzy, bardzo dla innych są trudni. Wiesz, nienawidzą ludzi. No, żeby było dobrze, musisz mieć bliskość, ciepło, serdeczność, jakiś rodzaj właśnie uznania, szacunku. Muszą ludzie wiedzieć, kim jesteś, prawda, do czego jesteś. Muszą Ci powiedzieć czasami coś dobrego, no, pokazać. I czy to w taki sposób można też znaleźć siebie, dowartościować siebie, zaakceptować siebie? Tak. Poprzez też ludzi? Tak, bardzo poprzez ludzi, bardzo. Oczywiście tak. W Polsce sobie za mało ludzie dobrych rzeczy mówią. Ja się temu przyglądam, bo myślę, że to jest bardzo dobra metoda, ale dobre rzeczy możesz mówić, jeżeli sam masz do siebie dobre, prawda? Polacy są fajnym narodem i dowcipnym i takim, z taką właśnie tam jakąś czasem z dużym wdziękiem i urokiem, natomiast trochę są sknerami takimi emocjonalnymi, że jak ja nie mam, to nie będę dawać komuś, bo on będzie miał, a ja nie będę miał. Rozumiesz, właśnie nie dociera do nich to, że jak dam, to wróci. Trzeba popróbować. Ja mówię tak jak najpierw zawsze w każdym wypadku w terapii najpierw każę oddychać. Tak, jak ty mówisz o medytacji, prawda? Kolejny krok to już jest oddychać medytacyjnie, ale pierwszy jest taki, żeby w ogóle zwrócić uwagę na to, że ja mam oddech i że to robię i żeby wiele razy dziennie odsunąć myśli, bo nas myśli wykańczają. I skupić się na oddechu. I skupić się tylko na oddechu. I mówię tak, popróbuj. Po 2 tygodniach będziesz w innym stanie. To jest prawda. Powiedziałaś, myśli nas wykańczają. Tak. No właśnie. Bo mamy umysł uzależniony, chory. Jaki? Chory, uzależniony umysł mamy. Od 1000 myśli, telefonu, tak, SMS-ów, maili, wiadomości, newsów. I również od tych głupot, które nam wciskają. Od reklam, od przemądrzalstwa, wiesz, od polityków, od pseudonauczycieli, od wychowawców, którzy nie powinni być nauczycielami, od rodziców, którzy nie powinni być rodzicami, od autorytetów. No autorytet, jak ktoś jest autorytet, to najczęściej już raczej... to dobrze, to znaczy, że jest autorytet. Bo wiesz, dzieci nie szanują tych, którzy są durni. Zauważyłeś to? Dzieci zawsze są, która ciocia jest mądra, która jest głupia. Albo czy tata właśnie gada kocobuły i tylko trzeba się go bać i uważać, mu się nie narazić, czy go słuchać. Ja nie miałam wątpliwości, że mój tata jest mądry. Nie miałam żadnej wątpliwości. I dziękuję Bozi za niego, naprawdę. Ten natłok myśli, który się pojawia w nas. Tak naprawdę, no ile z Was, ile z nas miało tak, że kładzie się do łóżka i usnąć nie może. Latają maile, wiadomości, myśli, co zrobić, co jutro, lista. Czego nie zrobiłam, co mam jutro, nie wolno tak. No właśnie, czy to nie jest tak, znaczy to jest tak, że przestajemy mieć przez to kontakt z samym sobą, bo jest zakłócony, prawda? Na czym to polega? Coś więcej mi powiedz. Technologia to jest myślenie, a życie to jest czucie, doznawanie i robienie, działanie. To jest życie. Myślenie jest potrzebne. Ja nawet często mówię, że kobiety za mało myślą, akurat, a faceci za dużo. Kobiety za dużo czują, a faceci za mało, no bo to już znowu ta brak równowagi. Ale myślenie jest potrzebne, żeby skorzystać z doświadczenia swojego, cudzego i z wiedzy i coś tam, wiesz, rozwiązania znaleźć. I popatrz, przecież jak się tworzy i pisze, to nie jest myślenie. Ja wiesz, przy moich książkach ja po prostu, no fakt, że akurat jestem natchnieniowiec, ale te słowa po prostu przychodzą, albo nie, albo mam coś do powiedzenia, albo nie mam, nie wymyślę. Musiałam doświadczyć. Ja musiałam pracować bardzo długo i nareszcie zaczęłam wiedzieć, co ja mam do przekazania ludziom. I oni chcą tego słuchać czy czytać. Natomiast przecież kupę ludzi chce, żeby ich słuchali. Po 5 minutach wykład, wiesz, jest tak nudny, tak nieciekawy, studenci zaczynają czytać kryminał pod ławką, prawda? Wczoraj coś zapomniałam, bo zgubiłam ten pierwszy twój... 1000 myśli w głowie, tak, powiedziałeś, że tak nie wolno. Teraz właśnie miałam taki przykład, nie? Tak się zapędziłam. Nie wolno wieczorem, to jest psychohigiena podstawowa, nie wolno wieczorem myśleć o tym, czego nie zrobiłam, tylko się pochwalić wyłącznie za to, co zrobiłam. I nie myśleć, co mam do zrobienia jutro, tylko że jutro będzie fajny dzień. Jak się pozbyć tych myśli? Jak je wyhamować? Medytacją. Mówić sobie stop i medytacją. Czyli na przykład mówiłaś o oddechu. Oddech oraz na przykład są różne medytacje. Są medytacje, że się liczy oddechy, są medytacje na mantrze, czyli ma się zdanie, medytacje na afirmacjach. Jeżeli na przykład ktoś ma dużo lęku, to ma takie zdanie: jestem bezpieczny. Oczywiście z samego mówienia tylko w głowie nie zacznie bezpieczny, ale ja mówię tak, wysiłek w zmianie myślenia polega na tym, że najpierw masz się złapać na tym, że źle myślisz. To jest robota, złapać się na tym, że zapieprzam gdzieś jak chomik, wiesz, w tym kółeczku, myszka taka lata. Tylko chomik lata, żeby mieć ruch, a nasz umysł lata, żeby... zaczepić się byle co. Mamy ten umysł wyciszyć i mamy powiedzieć sobie po prostu stop w głowie, stop. Co ja robię? Czy to, że myślę dzisiaj 77 raz o tym, co mi ten szef powiedział i co ja bym mu na to, ale przecież mu i tak nie powiem, bo mi nie wolno, ale wyobraź sobie szefa w majtkach w prosiaczki, jak siedzi na kibelku i ma zatwardzenie. Obśmiej się, uciesz się, to też człowiek. I pomyśl sobie, Boże, może on naprawdę miewa zatwardzenia i dlatego jest taki trudny, a ja nie mam. Fajnie, rozumiesz, uciesz się, rozumiesz, załatw sprawę pozytywnie. No jest przez chwilę takie, wiesz, prawda, cyniczne myślenie o kimś, ale też ludzkie, nienormalne. I powiedz sobie stop, przestań nakręcać się na szefach. I oddech. Skup się na przykład na oddechu. Czyli wyłączamy mózg, staramy się skupić, poczuć, jak powietrze na przykład wpada do nosa, wypada. Mamy to powietrze nawet zobaczyć. Ja uczę ludzi relaksów i uczę oddychania i mówię, wiesz, siedzisz przy komputerze, odchyl się do tyłu, nikt nie zauważy, zamknij oczy, będziesz wyglądać jak zamyślony pracownik, wiesz, twórczy. Znajdź się na brzegu morza, zobacz przed sobą cudowną przestrzeń wody i zobacz takie powietrze, takie czyste, wiesz, takie w tej pracy przeważnie go już nie. Zobacz takie cudowne, takie przejrzyste i wciągaj sobie nosem i niech ono cię opłukuje w środku i wypuszczaj je długą stróżką i zrób tak z 6-7 razy. Otworzysz oczy, o, już inaczej. Może się przejdziesz do kibelka, może pójdziesz, okno otworzysz, albo zejdziesz na korytarz, albo wyjmiesz banana z torebki i se zjesz, prawda? Albo pogadasz z koleżanką. Tajemnicą jest tak, zmiana sygnałów. Co to znaczy? Jeśli ci jest źle, to znaczy, że siedzisz w jakimś kanale. kanałów zmiana, przepraszam, nie sygnałów, to siedzisz najprawdopodobniej w swojej głowie i udowadniasz sobie, że jesteś nieszczęśliwy. To w ogóle jest, wiesz, baza. To jest w ogóle baza nieszczęścia. Udowadniasz sobie, że jesteś źle. W tym momencie na przykład, jeżeli jesteś myślicielem, to możesz na przykład mieć bardzo mądrą, wiesz, możesz mieć Synekę koło siebie, albo Marka Aureliusza, albo jak nie lubisz aż takich tematów, to wiesz, do księdza Twardowskiego z prześlicznymi, bo oczywiście ciepłe wiersze, złotkie pisze. Otwór, och, najbardziej to Demelo polecam. Na przykład pytają mistrza, czy mistrz się przejmuje tym, co o mistrzu myślą? Mistrz mówi tak, jak miałem 20 lat, to się bardzo przejmowałem. Jak miałem 40, to już się właściwie przestałem przejmować. A teraz mam 60 i wiem, że w ogóle o mnie nie myślą. Czy nie cudne? Wiesz, czym ty się masz, człowieku, przejmować? Ja mam zakotwiczoną taką myśl. Rok temu byłem na Sylwestra w Dubaju i było cudownie. Siedziałem przez 3 godziny, oglądałem zachód słońca w Burj Kalifie. No. Jak mi jest źle, to tam jesteś. To tam zamykam oczy, się przenoszę. Mało tego, przez te 3 godziny słuchałem jednego utworu, Sun Goes Down. Jak tylko jest mi źle, włączam go i od razu się czuję, jakbym siedział tam i oglądał zachód słońca. Dokładnie. Przecież mamy, słuchaj, mamy pamięć i węchową, i słuchową, i wzrokową. Mało tego, ciało. Organizm pamięta wszystko. Od nas zależy, co wybiera do pamiętania. Tak samo jak mówię tak, wyjdź na ulicę, na przykład piszą do mnie dziewczyny, kiedyś tam w Superlinii pisałam, byłam jedyną babą, która pisała, będąc szczęśliwą grubaską. No tam się niektórzy wyśmiewali, że to niemożliwe, żeby być szczęśliwą grubaską. Ja mówiłam, wy możecie nie być, ja jestem, nie? I mówiłam tak, jesteś gruba i nikt cię nie chce, idź kochana na Nowy Świat, weź sobie kartkę, i spisz wszystkie pary, gdzie idzie gruba baba z fajnym facetem. Zobaczysz, ile tego jest. Nie jest prawda. Rozumiesz? Tak. Ludzie wybierają to, co chcą do swojej tezy, tak, żeby mieć rację, a nie żeby być szczęśliwi. A propos jeszcze tej medytacji, w momencie, kiedy będziemy tak się skupiali i wdychali to powietrze i będziemy nad tym morzem w naszych myślach, najprawdopodobniej zauważymy, że te myśli mimo wszystko uciekają. To jest chyba naturalne i trzeba po prostu wrócić do tego oddechu. Że one przychodzą raczej, a nie uciekają. Że nachodzą, nachodzą. Ja mówię o takiej wizualizacji. Zobacz, że twoje myśli odlatują razem z ptakami za horyzont. A jedna moja klientka wymyśliła cudną rzecz. Na listku je sobie kładła i listek odfruwał. Ja mówię, no cudnie, jesteś twórcza. Wiesz, jakąkolwiek metodę znajdziesz, masz zobaczyć to morze, ten zachód słońca, niebo, chmury, a może lubisz polanę, a może lubisz asfalt, wiesz, może lubisz drogę, prawda, przed samochodem pustą. Zobacz to, pustą drogę, którą ty jedziesz, żebyś miał przestrzeń, nie? Swoją własną. Wewnętrzną. To jest wewnętrzna przestrzeń. Wizualizacje w ogóle są wspaniałą rzeczą. Wspaniałą. Dla mnie wizualizacja jest najsilniejszym narzędziem motywacyjnym. Tak. Wizualizuję co chwilę. W ogóle chyba z człowiekiem jest tak, że żeby też zacząć działać, potrzebuje widzieć, że dostanie, potrzebuje wiedzieć, że dostanie nagrodę. W związku z tym wizualizacja pomaga w odnalezieniu tej nagrody. Więc jeśli rodzice dają nagrodę, dziecko jest do przodu. Wiesz, co my zrobili kiedyś? No. Powiedzieli tak, wiesz co, ty taka jesteś zdolna, a przynosisz tyle trójek, czy tam będziesz dostawała 5 zł za piątkę. Słuchaj, ja w przeciągu 3 miesięcy zarobiłam, wiesz, kilkaset złotych i moi durni rodzice przestali mi płacić. Powiedzieli, no to będzie za dużo kosztowało. I zrobili wielki błąd, bo ja przestałam dostawać piątki. Bo mi się już nie opłacało, wiesz, ja tam się uczyłam tego, co mnie ciekawiło, na szczęście zresztą. Prymusy się nie mają dobrze. Dlaczego? To jest bardzo ważne, żeby rodzice, drodzy rodzice... Przyzwyczajają się do tego, czy nie? Prymusi mają niedobrze, bo uczą się wszystkiego tak samo. Nie mają swoich ulubionych dziedzin, bo muszą być dobre we wszystkim. No. Ponieważ ich durni rodzice ich chwalą za czerwony pasek, a nie za to, że dziecko wie, co lubi i co mu wychodzi, rozumiesz? Jeżeli masz na równi wszystko, chemia, biologia, matematyka, geografia, polski... Wiesz, mój pan dyrektor w szkole, na równi, a wiemy, w świecie jego pamięci, do pani Malinowskiej powiedział tak, pani Malinowska, pani tej Kasi da trójkę i się pani nie czepia z tej matematyki. Ona się nigdy nie będzie matematyką zajmowała. Ona sobie świetnie da radę. No i pani Malinowska powiedziała, no pewnie, no przecież to nie będzie matematyk, nie? I ja sobie świetnie daję radę. Powiem ci uczciwie, nie umiem tabliczki mnożenia. No przyznaję się. Ja pamiętam z tabliczki mnożenia najbardziej 7 razy 8. Pamiętam. Nie, 7 razy 8. 8. Ile jest? 56. No widzisz, ja to tylko 7 razy 7 to weszło 49. No, o, jeszcze tam 3 razy 8, to jest łatwe takie. Ja sobie na papierku muszę wyliczyć czasami. Ale czy to znaczy, że ja sobie nie daję rady z forsą? Daję sobie radę. Czy znalezienie źródła naszych problemów jest początkiem do ich rozwiązania? Znalezienie w sobie motywacji do tego, że mam dosyć, że jest mi źle. To jest początek. Dobrze. A jeżeli jak nazwę, co jest moim źródłem, to już jest bardzo dobrze. I potem tylko pracować. Bardzo, bo to już potem tylko pracować. No dobrze, a no, mam już tę całą wiedzę. Jaką całą? Całą w sensie dużo. Całej nie masz dużo. Dużo. Na temat życia. No i oglądają nas widzowie i powiedzą, no dobrze, dobrze, ale dobrze, się mądrzą. Ale mnie się kurwa nadal nie chce. No jak ci się nie chce, to tak będziesz miał. No ale to co zrobić? Nic, no przecież, przepraszam Cię bardzo, czy ja odpowiadam za życie tego pana, co leży na kanapie i mu się nie chce? Musimy sobie przewartościć. To jest kurde jego życie, niech se leży, no. Przynajmniej nie chodzi po ulicy, rozumiesz, i nie przeszkadza, no. Przecież to jest moja sprawa, co ja robię ze sobą. Ale ja bym chciał coś zmienić w swoim życiu, tylko mi się nie chce. To, że bym chciał, to sobie może, wiesz, była książka o Obłomowie. Taka, nie pamiętam, kto ją napisał, sztuka chyba. Obłomow to taka rosyjska. To taki typ właśnie, co leżał na kanapie, nawet się zakochał. Wiesz, i ona nawet go chciała, tylko że z kanapy nie pójdzie. No jak tu uprawiać miłość, jak nie wstaniesz z kanapy, nie? No nawet ona przyszła do niego na tę kanapę, tylko trzeba się jeszcze ruszyć, nie? No jak ktoś tak chce, no to trudno, rozumiesz? Słuchaj, po pierwsze tak, są ludzie, którzy są zniszczeni do cna, bo ich tak wykatowali i oni nawet nie drgną, żeby szukać pomocy. Nie wierzą w ogóle, że ktokolwiek się nimi zajmie. Są ludzie, którzy są roszczeniowi właśnie, bo się nauczyli ze swojej krzywdy czerpać korzyści i bardzo często nie chcą ich oddać. Ich sprawa. I są cudowni, fantastyczni ludzie, którzy czują, że mają potencjał, że chcą, żeby im było lepiej, że życie jest ciekawe i że inni ludzie mają im coś do dania. I ci robią. Jest kupa cudownie twórczych ludzi. No jest taki pan, który wymyślił kawalerkę, kurde, nie? Albo inni, którzy robią film na swojej własnej, prawda? Nie wiem, Koszałki taki, wiesz, jakie dziecko urodziłam, nie? Taki jest. On las po swoim mieszkaniu i nagrywał swoją mamusię, która mordę na jego pruła po prostu tak strasznie. Większość, przepraszam mamusię, dużo matek tak robi. Ale Koszałka zrobił film i potem następne i pokazał, proszę bardzo, ja się nie wstydzę, że mój dom, moja matka i ja jesteśmy tacy. Bo to jest prawda. Ja w ogóle mam takie zdanie, że szczęście nie jest limitowane. Każdy może być na ziemi szczęśliwy. Absolutnie. I pieniądze też. Mieć, każdy może mieć. Każdy może mieć. Choć powiem, dodam tu, bo to jest temat, który mnie rusza, że są tak bogaci ludzie, tak straszliwie, ohydnie, niepotrzebnie bogaci, że to jest, wiesz, ukwiał na świecie tym, wiesz. To są, jak to nazwać, krwiopijcy. Zawsze są krwiopijcy, ponieważ pieniądze to władza, a władza to gówno. Zawsze władza to gówno. Wszyscy, którzy używają władzy, to są ludzie, którzy nie kochają siebie i nie kochają innych. No właśnie, a propos kochania siebie, dlaczego samotności nie lubią ci, którzy nie lubią siebie? No właśnie dlatego, bo wtedy są ze sobą. No przepraszam, to jest masło maślane. Zobacz, nie lubią siebie, no to jak może ze sobą człowiek, wiesz, być? A, no tak. To są na przykład takie mamy, które mówią tak, ja nie mogę wyjechać na weekend z koleżankami albo sama, bo ja muszę się zajmować obiadem dla moich dzieci. Nie dziećmi, obiadem dla dzieci. Bo jak ona nie robi obiadu codziennie, to ona nie jest potrzebna. Jak ona nie jest potrzebna przy obiedzie, to co ona zrobi ze sobą? O czym ona będzie ze sobą rozmawiała? Ona ma sobie do powiedzenia tylko tyle, że ona musi coś zrobić. Rozmawialiśmy trochę o związkach, o rozstaniach. Czy trzeba wybaczyć, aby zapomnieć? Żeby zapomnieć? Na przykład jedna osoba drugą, partnerkę zdradził i czy trzeba mu wybaczyć, tudzież jej, żeby... Kochance męża kwiaty. No tak, jest tutaj, tak. Proszę Państwa, bardzo przeczytanie tej książki. Naprawdę wiele małżeństw mi dziękowało za... Nie, to tu na samym dole masz taki Uwielbiam tą okładkę, uwielbiam, w ogóle uwielbiam ten tytuł. Niektóre baby są oburzone, chłopcom się podoba oczywiście, a ja mówię, przeczytaj kochana, będziesz wiedziała o co chodzi. No. I naprawdę wiele małżeństw dziękowała za tę książkę. Zdrada jest obecna w naszym życiu od początku naszego życia. I zdradzają nas rodzice. A to, że potem zdradzają nas partnerzy, boli nas tak strasznie, dlatego, że oni mieli nas nie zdradzać. Rozumiesz? Wymarzyliśmy to sobie. Będę miała takiego męża, takiego kochanka, który mnie będzie czuł, rozumiał, będzie wiedział lepiej, co ja potrzebuję niż ja. Nikt nie wie lepiej, co ja potrzebuję niż ja. Ale to boli. Bardzo boli. No tak. Znaczy nawet, czy mniej boli, jeżeli się nie nastawimy na to, czyli zaczynamy związek, no dobra, może mnie zdradzisz? Nie, to nie o to chodzi, żeby się umawiamy, chyba że jest taka para, bo są tacy ludzie, którzy mówią, słuchaj, będziemy sobie żyli swobodnie, my jesteśmy wybrankami, są tacy ludzie, im to nie robi i będziemy mieć również skoki na bok, bo te skoki są, nie ważą, to tylko seks. Okej, ich sprawa. Gorzej, jak jeden, wiesz, ma takie nastawienie, a druga strona cierpi, prawda? No to wtedy nie dogadali się, no nie powinni być parą raczej, chyba że, wiesz, że się zmienią, bo czasami ludzie się przecież zmieniają. Powiedziałaś takie zdanie, śmiejąc się z własnego lęku, z siebie i z własnego cierpienia stajemy się wolni. Tak. O właśnie, to są takie moje piękne aforyzmy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w ogóle zdrowienie zaczyna się od śmiechu, wiesz? Jeśli się nie ma poczucia humoru, strasznie ubolewam i wiem, że będzie mi trudno z tym człowiekiem pracować, a szczególnie z siebie, jak się śmiejemy. I chodzi nie o szyderstwo, broń Boże, nie o ironię, bo tego się bardzo boję. Mężczyźni w tym często celują w szyderstwie, wiesz, taką broń, taka, wiesz, loret, taki ciach, wiesz, pod serce. Chodzi o śmiech życzliwy, serdeczny. O to, żeby sobie powiedzieć, o jaka gapa, zapomniałam, nie? Nie, że boże, idiotka jestem, wiesz, zapomniałam, ja to zawsze zapomniałam. Nie, o jaka gapcia ze mnie. Gapciu, jutro uważaj, jutro nie zapomnij, prawda? Napisz sobie na karteczce, nie zapomnieć, nie? Życzliwie, z troską. Jeśli się śmiejemy, w ogóle jeśli się uśmiech pojawia na twarzy, to już jest dobrze. Ja sobie uświadomiłem, to będzie trochę brutalne, ale uświadomiłem sobie taką prostą rzecz, prawdziwą, że i tak wszyscy umrzemy i wiesz, że po tym zaczęło mi być łatwiej. No, po pierwsze, pozbyłem się jakichkolwiek, znaczy nie jakichkolwiek, bo zdarzenia z dnia codziennego mnie denerwują czasami, ale pozbyłem się większej złości, nienawiści, zazdrości. I pozostała we mnie taka naleciałość uczuć, miłości, tak jest dobrze, do ludzi obcych, których nie znam, bo mam świadomość, że kurwa za 60 lat i tak mnie na tym świecie nie będzie. W dodatku, kochanie, nie wiesz kiedy. No właśnie. Może jutro, może za 100. Człowiek może żyć 125 lat spokojnie. Ja się postanowiłam tak, wiesz, przetrzymać. Natomiast z jednym panem jestem umówiona, że wtedy będziemy parą, bo na razie jesteśmy zajęci. Ale słuchaj, nie wiesz kiedy. Nie wiesz kiedy, naprawdę nie wiesz kiedy. W związku z czym każda chwila, po pierwsze jest cenna, po drugie może się okazać, że szanując to życie, przeżyjesz tak cudowne rzeczy, właśnie żyjąc 120 lat, że się okaże, że miałeś w ogóle 10 żyć. Wiesz, śmierć jest cudem życia. Śmierć na szczęście jest. Gdyby jej nie było, groza jakaś. Zobacz, jakie wampiry są nieszczęśliwe. Co prawda pewnie ich nie ma, natomiast z ludzkiej fantazji powstały i człowiek wie intuicyjnie, że takie życie jest tragedią. One są, wiesz, no one są puste, one się muszą żywić czyimś życiem. Co to za nieśmiertelność, co to jest? W ogóle wiesz, co prawda jest taka myśl, głównie chyba hinduistyczna, że żyją takie typy po kilkaset lat takich mędrców, co to utrzymują świat w równowadze. Mnie się podoba, bo to ładne, poetyckie, wiesz, może i są, nie wiem tego, przecież nie wiem. Nie wiem, co będzie po śmierci, nie interesuje mnie to, na przykład, zupełnie. Co będzie, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. W ogóle, wiesz, życie mnie interesuje, jestem tutaj, jestem teraz. Więc to, co teraz jest, no to jest w ogóle, wiesz, słynne, prawda, tu i teraz, no to jest życie. Wyjdę od siebie, nie wiem, na przykład może na drodze, na dole spotkam kogoś, kogo dawno nie widziałam i pójdę z nim na kawę. A może nie przyjedzie taksówka, którą zawezwę i ktoś mnie podrzuci, a może wsiądę w autobus i on się wykolei. Rozumiesz, co ja mogę wiedzieć? Ja mam plan, ale ten plan jest, jeśli się uda. Dlatego tak ważne jest to tu i teraz. Dokładnie. Kiedyś stare osoby mnie denerwowały, bo mówiły, jak Bóg pozwoli, Bóg, bo Bozia to ja wiem. Przecież co ta baba tak gada, wiesz, o tym Bogu i tym Bogu. Denerwowały mnie te babcie, które mówiły, jak dożyję do jutra, jak Bóg pozwoli. A teraz sama mówię, jak Bozia pozwoli, to zrobię to i to. I bardzo ufam tej Bozi. To jest też taki, wiesz, spokój wewnętrzny, że dostanę, co mam dostać. Nie w tym sensie, że tam na pewno wszystko jest przepisane, prawda? Bo też jest ta koncepcja jeszcze, że jest taki gdzieś tam ten notesik, wiesz, na górze. I to myślę, że nie tak, tylko to, co ci przedtem mówiłam, jeżeli działam zgodnie z jakąś prawdą, zgodnie z energią, która idzie w tę stronę, co trzeba, to wszystko się układa. Wszystko. Ja na koniec jeszcze pozwól, że takie ćwiczenie dla mnie, ludzi, którzy mają niskie poczucie własnej wartości albo nie dostrzegają swojego życia. Coś, co zacząłem stosować od jakiegoś czasu dla wzmocnienia moich emocji, bo moje życie jest cudowne. Codziennie wieczorem biorę kartkę i zapisuję sobie jedną albo dwie rzeczy na tej kartce fajne, które zrobiłem danego dnia. I wrzucam do torebki. No i taka siatki. Ci się robi ta torebka coraz pełniejsza, ale ja też wewnętrznie czuję się dużo lepiej. Mogę jeszcze coś powiedzieć? Śmiało. Napisałam w jednej książce o takim pomyśle, że dziewczyny noszą koszyczek z dziurą. I wiesz, miłości, komplementy, zachwyty, dużo, wiesz, ciepłych rzeczy wpada do koszyczka i przez tę dziurę wylatuje. Ja mówię, dziewczynko, zrób sobie denko w tym koszyczku. A jak zrobić to denko? No, znowu byśmy musieli zacząć. Czyli pracować nad sobą. Można iść na terapię, można pójść na dużo fajnych szkoleń, na dużo... Czytać książki, można myśleć, można rozmawiać z mądrymi ludźmi. Po prostu. No. Dziękuję ci bardzo. A, cudownie. Nasze zdrowie. Tak.